Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj ruszamy z nową serią, mianowicie będzie to seria treningowa, w której będę podawać Wam zbiór ćwiczeń na daną partię mięśniową, ale muszę kilka słów wstępu powiedzieć, zanim zaczniemy się za te ćwiczenia. Mianowicie to nie jest gotowy plan treningowy, ja nie będę Wam tu podawała ile serii na dane ćwiczenie, jakie zakresy powtórzeń, tylko po prostu tworzę taki typowy zbiór ćwiczeń, czyli na przykład dzisiaj, tak jak widzicie w tytule, dzisiaj zajmujemy się plecami, więc dzisiaj pokazuję Wam 5 ćwiczeń na plecy i powiedzmy, nie wiem, za 2 miesiące nagrywam kolejny film, w którym pokazuję kolejne 5 ćwiczeń na tą partię mięśniową i tworzymy taki zbiór właśnie, nie wiem, powiedzmy 20 ćwiczeń na każdą partię. I osoba początkująca albo ktoś, komu znudził się taki typowy trening, może sobie po prostu wyciągać te ćwiczenia z tego zbioru i układać pod swój plan treningowy. Także to ma być właśnie taki zbiór, taka baza, ale absolutnie to nie jest gotowy plan treningowy, bo te ćwiczenia jako plan treningowy nie do końca mogą się tutaj nadać. Bo na przykład dzisiaj, nie wiem, mogę pokazać Wam 5 ćwiczeń, które angażują tylko mięsień, nie wiem, najszerszy grzbietu, a nie angażują w ogóle, załóżmy, prostowników. No tutaj tak strzelam oczywiście. No ale chcę Wam pokazać po prostu, o co tutaj w tym chodzi. Także absolutnie to nie jest gotowy plan treningowy, a jedynie zbiór ćwiczeń, które możecie sobie po prostu wykorzystać, układając swój plan treningowy. I dlaczego taka seria? Ano dlatego, że po pierwsze wydaje mi się, że nie ma takiej, że właśnie zazwyczaj osoby, które robią takie filmy, nagrywają gotowe plany treningowe, ale to, żeby być pionierem, nie jest moim priorytetem tutaj, że to nagrywam. A chodzi o to po prostu, że mam pełną świadomość, że nie dla każdego taki trening kulturystyczny, w którym po prostu wykonujemy, nie wiem, załóżmy dane 10 ćwiczeń i powtarzamy je, dokładając serię, dokładając ciężar, nie dla każdego taki trening może być atrakcyjny i wiem, że wiele osób, głównie początkujących, może się zniechęcać czymś takim, że ten trening jest dla nich nudny. Ja oczywiście wiem, że taki trening jest najbardziej skuteczny, ja też taki trening właśnie wykonuję, gdzie bazuję na tych podstawowych ćwiczeniach i w nich progresuję, ale wiem, że nie każdy może lubić taki trening i właśnie dla tych osób, które lubią to urozmaicenie, lubią sobie coś tam zmienić, nagrywam taki film, żeby po prostu te pomysły nigdy im się nie skończyły. Chciałam też zaznaczyć, że oczywiście ja nie jestem nieomylna, starałam się jak najlepiej przygotować do tego filmu, gdzieś tam też przez lata nabyłam tą wiedzę i tak dalej, ale ona absolutnie nie jest jakaś wybitnie ogromna, także jeśli popełnię tutaj jakiś błąd albo dostrzeżecie jakiś błąd w wykonywanym przeze mnie ćwiczeniu, to koniecznie napiszcie to w komentarzach. Ja jestem otwarta na krytykę, oczywiście przyjmuję to wszystko na klatę. I za te wszystkie uwagi bardzo Wam dziękuję, bo to znaczy, że po prostu uważnie oglądacie moje filmy. I na zachętę dodam, że w trakcie filmu albo pod koniec, jeszcze pomyślę, będzie konkurs. Konkurs, który organizuje ZWK Sklep i do wygrania w konkursie będzie ta oto bluza wspaniała. A dla mężczyzn, żeby ich nie dyskryminować, będzie dowolny tank top z WK Sklep, ten, który jest właśnie dostępny na sklepie. Także zachęcam Was do oglądania filmu, a teraz już właśnie nie nawijam więcej i bierzemy się za robotę, zabieram Was na siłownię. Showing off. Don't wanna have to wait tonight. Wait tonight. Better off. I'm gonna find my way tonight. Wait tonight. Won't you talk to me? I wanna heal your sorrow. Won't you talk to me? We'll make a new tomorrow. Won't you talk to me? One night to find the answer. Won't you talk to me? Jak widzicie, dotarliśmy już, jestem na salce fitness. Nie pytajcie, czemu jest tu sofa, też tego nie wiem. No i teraz zapowiedziany konkurs. Żeby wziąć udział w konkursie, należy zalajkować ten film, udostępnić go u siebie albo na Instastory, albo na Facebooku, jeśli nie macie Instagrama i dodatkowo zostawić tutaj dowolny komentarz. Jeśli te trzy warunki spełnicie, to bierzecie udział w losowaniu nagród i nagrodą jest bluza dzik, kolor miodowy damska, taka króciutka, przepiękna. A dla panów do wygrania jest dowolny tank top z WK Sklep.
No i możemy powoli zacząć pompowanie, które zawsze musi poprzedzać rozgrzewka. Jest to element, którego nie powinniśmy omijać, ponieważ pozwoli nam nie tylko ustrzec się od kontuzji, co jest oczywiste, ale również pomoże nam w poprawnym wykonywaniu ćwiczeń na treningu. W ćwiczeniach, które będę omawiać, skupię się na ich technice oraz tym, jakie konkretnie mięśnie angażuje dane ćwiczenie. Nasz trening zaczniemy oczywiście od podciągania. Dziś będzie to podciąganie podchwytem. Jest to ćwiczenie niesamowicie ważne w treningu. Angażuje mięśnie dwugłowe ramienia, czyli bicepsy, mięsień najszerszy grzbietu, mięsień obły, czworoboczny oraz mięśnie brzucha. Przed rozpoczęciem podciągania musimy łopatki ściągnąć do siebie, a następnie w dół. Głowa oraz nogi tworzą w miarę jedną linię, co nie jest konieczne, jeśli potrafimy mimo ugiętych nóg zachować spięty brzuch, ale jeśli już nogi mają być wysunięte w którąś stronę, zdecydowanie lepiej, jeśli postawimy je nieco z przodu. Pamiętamy również o spiętych pośladkach przez cały ruch. Dopiero kiedy ściągniemy łopatki, napniemy mięśnie pośladków oraz brzucha, możemy rozpocząć ruch podciągania. Jeśli utrzymamy to spięcie, nie powinniśmy bujać się podczas trwania ruchu. Warto zwrócić uwagę na fazę negatywną, która może stanowić osobne ćwiczenie dla osób, które nie są w stanie samodzielnie się podciągnąć. Wówczas zasady techniki są takie same. Różnicą jest, że nie podciągamy się, a jedynie opuszczamy. Z wzrostem siły staramy się maksymalnie wydłużyć fazę opuszczania. Negatywy są też najbardziej skuteczne, jeśli chodzi o samą naukę podciągania i zdecydowanie górują nad podciąganiem z gumami czy ściąganiem drążka. Drugim ćwiczeniem na dziś jest tak zwany narciarz, czyli nic innego jak przyciąganie drążka do bioder, które angażuje do pracy mięśnie najszersze grzbietu oraz obłe. Tutaj warto szczególnie zwrócić uwagę na mocne spięcie brzucha, aby ten brzuch nam, brzydko mówiąc, nie wisiał, bo to sprawi, że zamiast czuć mięsień najszerszy grzbietu, będziemy sobie przeciążać prostowniki. Tak jak przy podciąganiu, tak i tutaj dokonujemy spięcia łopatek i ich opuszczenia. Drążek przyciągamy mniej więcej do linii bioder. Fajnym patentem, który zdradził mi Saker, jest wydłużenie tej fazy ruchu, czyli jak widzicie, mocno wyciągam się do przodu, rozciągając mięśnie, a spinając je i kończąc ruch, zbliżam się do pozycji pionowej ciała, co maksymalizuje pracę mięśni. Ćwiczeniem jest ściąganie linek wyciągu. Ćwiczenie to również jest doskonałe na mięśnie najszersze grzbietu oraz mięśnie obłe, a ich rozwój jest nie tylko pożądany przez panów, ale i przez panie, ponieważ im mocniej rozbudowane są nasze plecy, tym optycznie talia wydaje się być węższa, a sylwetka nabiera pięknych proporcji. Przy wykonaniu tego ćwiczenia standardowo pamiętamy o żelaznych zasadach, czyli maksymalne spięcie łopatek oraz utrzymanie tułowia w stabilnej pozycji poprzez spięcie mięśni brzucha. Kontrolujemy ruch w każdej jego fazie, a spięcie przytrzymujemy na około 2 sekundy. Tutaj chciałam zwrócić uwagę też na kwestię bezpieczeństwa podczas odkładania ciężaru na miejsce. Ruch wykonujemy w dużym rozciągnięciu, więc każdy gwałtowny ruch może być bardzo ryzykowny, więc dla swojego dobra i dobra sprzętu nie puszczamy zwyczajnie linek, by same wróciły sobie na miejsce, tylko powoli zbliżamy się najpierw w jedną stronę, a następnie w drugą. Kolejnym ćwiczeniem jest wiosłowanie hantli. Zanim rozpoczniemy ruch, musimy się odpowiednio ustawić, czyli standardowo. Spinamy brzuch, prostujemy plecy. Następnie dokonujemy spięcia łopatki i rozpoczynamy wiosłowanie, przyciągając ciężarek. Głowa jest przedłużeniem tułowia, nie zadzieramy jej, nie skręcamy, by podziwiać w lustrze nasze mięśnie w czasie ćwiczenia. Tutaj warto mocno skupić się na pracy mięśni, które powinny być zaangażowane, czyli najszerszy grzbietu, obły, czworoboczny. Łatwo jest bowiem oszukać poprawną technikę i często możemy to zauważyć. Najczęstsze błędy to brak spięcia łopatki i niekontrolowany ruch, gdzie ciężar jest unoszony po prostu przez dynamikę, a nie przez poprawną pracę naszych mięśni. Błędem jest też zbyt płytki ruch, gdzie do pracy zaangażowane są bardziej mięśnie ramion. Ostatnim ćwiczeniem na dziś jest Y-raise, który świetnie angażuje do pracy mięsień czworoboczny i nadgrzebieniowy. Ruch rozpoczynamy od spięcia łopatek, a następnie unosimy ciężarki mniej więcej na wysokość uszu, tak by ręce wraz z tułowiem tworzyły kształt literki Y, stąd oczywiście nazwa ćwiczenia. Głowa stanowi przedłużenie tułowia, nie zadzieramy jej do góry ani nie skręcamy. Kontrolujemy ruch, przytrzymując spięcie około 2 sekundy. Ćwiczenie
ćwiczenia nagrane. Mam nadzieję, że ten film okaże się być dla Was pomocny. Jeśli tak było, koniecznie zostawcie łapki w górę. W komentarzach napiszcie wszystkie Wasze sugestie, porady, uwagi, co mogę na przykład dodawać do tych filmów, żeby były jeszcze bardziej przydatne dla Was. Jeśli napiszecie taki komentarz i udostępnicie film, to macie szansę wygrać w konkursie. Mocno trzymam za wszystkich kciuki, a za dzisiaj z całego serducha Wam dziękuję i widzimy się tutaj już za tydzień. Buziolce!